Szczerze mówiąc, nie rozumiem, dlaczego jeszcze na YouTubie nie ma żadnego porządnego poradnika, który pokazuje, jak zrobić obrazek dla peta w TR-nie, który pokazałby po prostu, jak to wszystko działa, co daje i tak dalej. No i stwierdziłem, że skoro takiego poradnika nie ma, no to będę pierwszy i po prostu wyjdę z inicjatywą, no i ten poradnik nagram. Więc witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Prawdopodobnie jesteście tutaj dlatego, że chcecie zobaczyć, jak się robi obrożę dla peta w TR-nie. Więc w tym odcinku krótkim wam trochę o tym opowiem, ponieważ sam to robiłem jeszcze dzisiaj, więc całkiem jestem świeży w tym temacie. Zapraszam. Okej, pierwsze co powinniście wiedzieć, to w ogóle o co chodzi w tym zleceniu i co to daje. Zlecenie to odbiera się u Tresera Pita, czyli tym gościu, który stoi w tu. Odbiera się to u niego, no i oczywiście dzięki temu można sobie aktywować czwarty slot w ekwipunku waszego peta, który pozwala założyć takie itemy jak na przykład Husarion lub Bastejan. Husarion pozwala oczywiście na atakowanie ofensywne naszego peta, a Bastejan na atakowanie defensywne. No to jest w miarę chyba wiadome, jeżeli chcecie ten poradnik oglądać, to prawdopodobnie to już wiecie i po prostu chcecie się dowiedzieć, co będziecie musieli zrobić, żeby to móc zrobić. No i tak, bierzemy sobie to zlecenie od Tresera Pita, no i powiem wam szczerze, że jest to dosyć trudne, ponieważ mamy tych zleceń sporo. Tutaj macie teraz tabelkę z Taernopedii, która pokazuje wam, co będziecie potrzebowali. Po prostu, żeby sobie to zrobić, jest tego naprawdę sporo, zwłaszcza te elementy, które kosztują no, dosyć dużo, ewentualnie są strasznie czasochłonne, więc będziecie musieli trochę się nalatać, ewentualnie troszeczkę hajsu wydać. Jeden element, tak dla przykładu, chodzi po 100-150k, więc tak to wygląda. Teraz macie na ekranie to, jak robiłem wszystkie zlecenia po kolei. Na początku mamy 5 razy to samo, czyli 5 razy trzeba przynieść po 3 kamienie Tresera. Ważna rzecz jest też taka, że trochę to się zmienia, jeżeli bijecie 91 level. Po 91 poziomie doświadczenia jest trochę inaczej, jest trochę ciężej, jest trochę tego więcej wszystkiego. Ja robiłem to na level 91 minus, więc wam też to bardzo polecam, bo po prostu potem macie więcej roboty. Pierwsze z 5 zleceń, tak jak powiedziałem, to są kamienie Tresera, więc po prostu sobie bierzemy, oddajemy i tak dalej. Mam na to sporo czasu, więc bez problemu sobie poradzimy. Warto się w te kamienie już zaopatrzyć trochę wcześniej. Następnie mamy zlecenia, które są trudniejsze, ponieważ są po prostu droższe. A mamy 9 zleceń, które polegają na przynoszeniu elementów cyjanowych, antracytowych oraz amarantowych, więc jest tego naprawdę dużo i po prostu tak jak widzicie teraz sobie wykonywałem te zlecenia, no i nic ciekawego tu się nie dzieje, po prostu trzeba to wszystko poddawać, pomęczyć się. Z drzewcami miałem problem, ponieważ żeby zrobić elementy cyjanowe potrzebujemy zabić drzewce, żeby mieć żywicę, no i nikt na globalu tego nie sprzedawał, więc trochę tych drzewców sobie pobiłem i jakoś to tam sobie poszło, no ale powiem wam szczerze, że tułaczka straszna, aczkolwiek nie jest to aż takie trudne, możemy sobie po prostu, jeżeli nie chcemy się wydawać hajsu, iść do jaskini i bić nietoperze, ewentualnie bić mięsko, a przy okazji mieć skórę wilka, więc jest to dosyć czasochłonne, natomiast myślę, że nie ma aż takiej tragedii. Gdy już zrobimy wszystkie 9 zleceń na elementy, nadchodzi etap trzeci, który jest najbardziej czasochłonny, ponieważ są to zwykłe zlecenia z osiedlowych NPC-ów. A mamy na przykład zlecenie od Suloga, czyli tego gościa z Lasu Koldów, mamy zlecenie od Simzy, a na przykład zlecenia na sztabki żelaza, co zaraz zobaczycie. Z tego co zauważyłem, zlecenia są robione losowo, więc po prostu możecie trafić na łatwe zlecenia, możecie trafić na trudne. Teraz widzicie, jak sobie te zlecenia wykonywałem, jest ich łącznie 8, więc jest tego dosyć sporo. Musicie się nieźle nalatać. Po każdym zleceniu następuje cooldown, a cooldown zależnie od tego, jakie zlecenie wykonujecie. Na przykład jeżeli robicie zlecenie na sztabkę żelaza, no to ma się minutę cooldownu, bo taka jest po prostu, taki jest czas oczekiwania po tym zleceniu. Jeżeli macie zlecenie u Simsy, to tam czekacie chyba pół godziny, więc jest to chyba najgorsze z możliwych. No i tak to właśnie wygląda, więc po prostu musicie te wszystkie 8 zleceń wykonać, żeby zakończyć tak naprawdę, bo to już będzie powoli koniec, wykonujecie te 8 zleceń, no i dostajecie obroże dla peta. I tak naprawdę to jest wszystko, nie ma tu żadnej większej filozofii. Co jest ważne, żeby tego peta mieć, w sensie, żeby to wszystko zadziałało tak sprawnie, jakbyście chcieli. Musicie mieć, to zaraz przeczytam na żywo, musicie mieć tego peta na pierwszym slocie, w lewym górnym rogu, na liście, po prostu. Czyli musicie mieć go po prostu, nie wiem czy włączonego, to chyba nie ma żadnego znaczenia, możecie mieć go włączonego, wyłączonego. Ważne, żeby był na pierwszym slocie. Ja wam polecam tak naprawdę wszystkie inne pety odesłać, bo po prostu będziecie bardziej bezpieczni w tym, co robicie. Odsyłacie pozostałe pety, macie jednego, no i wtedy bierzecie sobie to zlecenie ostatnie, no i je wykonujecie. No i wtedy dostajecie właśnie możliwość założenia czwartego itemku. I teraz jeszcze was zapraszam na koniec na już materiał z gry typowo na żywo, z moim komentarzem, jak kończyłem robić ostatnie zlecenie, które po prostu mi pozwoliło tego Huska ubrać, potem jeszcze sobie zabijemy jakiegoś niedźwiedzia i zobaczymy, jak to wygląda. Tak naprawdę to jest wszystko, nic tutaj ciekawego bardziej do gadania nie ma, aczkolwiek wiem, że są z tym problemy. Ja sam szukałem na YouTubie poradników, mój kumpel też szukał poradników, no i za bardzo tego nie ma, trzeba to robić na czuja, więc teraz po prostu macie możliwość zrobienia tego z poradnikiem.
więc w sumie całkiem spoko. Okej, halo, witajcie już na żywo z ostatniego zlecenia. Moi drodzy, robimy ostatnie zlecenie u Tresera, właśnie idę kupić sobie Toyad Hosta, żeby je oddać i będziemy mogli, słuchajcie, zakończyć nasze zlecenia i prawdopodobnie otrzymamy Husarion, w sensie otrzymamy możliwość założenia Husarionu, więc nagrywam to na żywo, żebyście widzieli to w tym momencie. Ja też to pierwszy raz będę wykonywał, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Musimy tylko kupić jeszcze Toyad Hosta, dobra. No i mamy prawdopodobnie wykonane zlecenie, dokładnie. Idziemy je oddać i zobaczymy, jak to wyszło. Trochę nagrywam chaotycznie ten odcinek, ponieważ to, co teraz widzicie, nagrywam najpierw, a dopiero później nagrywam cały ten taki monolog, który widzieliście przedtem, więc trochę mi dziwnie się nagrywam. Tak czy siak, jest to jedyny fragment tego filmu na żywo. Oddajemy, słuchajcie, mamy peta włączonego. Husarion jest w gotowości, żeby założyć. No i oddajmy ostatnie zlecenie. Wykonałem zlecenie. Dobra. Okej, mamy, słuchajcie, zlecenie wykonane. Jeszcze założyć tego nie możemy. Pogadajmy z Tresserem. Okej, no i co my teraz mamy? Udało nam się wykonać wszystkie zadania. Czy to znaczy, że trening zakończony? Nie, trening, jaki was teraz czeka, to życie i walka. Bok w bok, oddech z oddechem. Ja to, czego mogłem was nauczyć, to nauczyłem. Zapracowaliście na nagrodę. Od teraz będziesz w stanie decydować, w jaki sposób twój chowaniec ma się zachowywać na polu walki. Powodzenia. Okej. Chwila, zaraz wrócę z petem. Dziękuję, twoje zadania wiele nam dały. Uwaga, wybór odblokowuje dodatkowy slot pierwszemu zwierzakowi na liście. Dokładnie tak, to jest bardzo istotne. Mamy tutaj kruka po lewej stronie i myślę, że możemy sobie to kliknąć i zobaczyć, co się stanie. Czy jesteś pewny, że chcesz blokować dodatkowe tryby walki swojemu petowi? Uwaga, nie działa na pety jednorazowe. Opcja ta zadziała tylko na pierwszego peta na liście z zablokowanym slotem psychoobroży. Okej, okay. Nie ma znaczenia, czy pet jest aktywny, czy nie. Musi być pierwszy na liście. W każdym innym wypadku cykl zleceń przypadnie. No dobra, to mamy tego peta. Tak, jestem pewien. Okej, okay, wykonałeś zadanie. Wykonałeś zadanie, tutaj nam obroża dla peta zniknęła. No i możemy sobie dokładnie, możemy Husarion ubrać. Chciałbym jeszcze zobaczyć, co teraz się stanie, jak pogadamy z petem. Możemy sobie jeszcze raz wziąć obrożę dla chowańca. Okej, i możemy po prostu zacząć tresować jeszcze raz innego peta. Więc bardzo fajnie. Dobra, słuchajcie, idziemy sobie to założyć. Jeszcze muszę tego ten Husarion chcę naprawić. Naprawię Husarion i widzimy się już na jakimś polu walki, myślę, z kimś tam ciekawym. Zobaczymy, jak ten pet się sprawdza. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na polu walki. Pet ma Husarion założony. Myślę, że możemy przystąpić do atakowania, przypuśćmy Gryzliego. No i zobaczmy, jak pet się sprawdza. 71 level, przypominam. No sprawdźmy, jak to nie działać. Wziął sobie mistycyzm i zobaczmy, ile ataku wykona. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, Boże Święty, pięknie. Już trzy ataki wykonał, albo na cztery. Ja zajmę jeszcze jednego Gryzliego i zobaczymy, czy jeszcze zaatakuje. Sprawdźmy. No, chyba nie, bo ja będę atakował. Dobra, sprawdźmy. Jeszcze atakuje. Okej, bardzo fajnie. A spróbujmy sobie nie brać nawet ataku. Zobaczymy, jak on się sprawdza. Ciach. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Pięknie, kurde, jak bije pet. Słuchajcie, będę musiał jakąś manę załatwić, jeszcze tak coś czuję, ponieważ ten pet bardzo szybko z tej many się wyczerpuje. Jak widzicie, już mu jedna tam piąta, powiedzmy, tej many zeszła. Więc myślę, że sobie jakiś itemek wymienię na taki typowo pod manę. No może jakieś ulepszenia nawet zainstaluję do tego peta, więc będzie trochę lepiej. No ale działa naprawdę nieźle. Dobra, zaatakujmy coś jeszcze, bo jestem bardzo ciekawy, jak to się sprawdza. Zastanawiam się, czy ten pet potrafi teraz szpilę wrzucać. To jest coś, co mnie zastanawia. Czy on teraz będzie tylko i wyłącznie atakował, czy faktycznie tą szpilkę będzie czasami jeszcze wrzucał. Wrzucał, okej, okay, dobra, zajebiście, bardzo fajnie. Wow. Okej, okay, dwie szpile i dwie mistycyzm i atakuje. Jeszcze okrzyk bojowy, bardzo dobrze. Bardzo dobry pet. Zobaczcie, jak dużo razy atakuje. Boże Święty, to jest piękne. Słuchajcie, naprawdę świetna decyzja. Polecam wam serdecznie Husarion. Co prawda kruk w late game'ie robi się coraz słabszy. Ja sobie zdaję z tego sprawę, trochę jestem uparty, ponieważ powinien dawno go wynieść na Ploxa, jakby wiem o tym. Natomiast po prostu wyekspiłem go tak i jest mi żal tego kruka go wymieniać. Więc ja tego kruka będę już po prostu miał, więc jeżeli chcecie mieć dobry dymycz w drużynie, no to taki kruk to jest naprawdę perełka. Jeszcze jeden Gryzli. Zobaczmy jeszcze raz, jak się sprawdzi. Nawet weźmy sobie 5-5-2. Zobaczmy, jak ten kruk se poradzi sam na dwóch Gryzlich. Pierwszy atak, drugi atak, trzeci atak, czwarty atak. Dokładnie, pięknie, mistycyzm jeszcze wszedł. Damage ma bardzo ładny. Damage ma bardzo ładny. Dobra, słuchajcie, jak widzicie,
miazga, naprawdę bardzo fajnie sobie radzi. Ja wam dziękuję w tym momencie za odcinek, za to, że byliście. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście, ponieważ jest to chyba pierwszy materiał poradnikowy z TR na nowym kanale. Kraftujcie se husariony teraz, w sensie itemki, w sensie slota na itemek dla swojego peta. Bawcie się dobrze, widzimy się w środę w kolejnym odcinku z TR-na. A ja się z wami żegnam, siema, papa i cześć!